Mam sztucera, jeden nabój stary, a on mnie bije. Help me, mam 40 hapsów. No! Nie masz żadnej broni? Ojej. Dobra, nice. Cześć, z tej strony FRL, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat przepowieści, mitów oraz nowości, które zostaną prawdopodobnie dodane do rozgrywki już jutro. Ale zanim do tego przejdziemy, cofnijmy się pamięcią wstecz do czasów tydzień przed rozpoczęciem czwartego sezonu. Jak pamiętamy, wtedy właśnie pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące czwartego sezonu, co się w nim wydarzy. Pierwsza przepowiednia mówiła, że na mapę spadną meteoryty i prawdopodobnie ją zniszczą. Okazało się, że meteoryty spadły tylko na stęchły skład i go zniszczyły, po czym z tego meteorytu wykluł nam się hit ekranu. Druga przepowiednia mówiła, że pojawią się superbohaterowie. Oczywiście superbohaterowie się pojawiły, również Omen, który teraz majstruje coś przy rakiecie. Trzecia przepowiednia mówiła, że będą cotygodniowe aktualizacje i dodawane różne ciekawe bronie, nowości itp. itd. Sprawdziło się? Sprawdziło. No i na końcu przyszedł czas na czwartą przypowieść. Czy mokre moczary znikną wraz z sezonem czwartym? To jest bardzo ciekawe, moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ wszystkie przepowiednie przecieki, o których się dowiadywaliśmy, w jakichś tam 90% się sprawdzały. Co prawda troszeczkę były modyfikowane, ale jest w tym sens. Więc mi się wydaje, że jutro o godzinie 19 będzie można aktywować rakietę. Nie wiemy dokładnie jeszcze, czy będzie po prostu fabuła sama ją aktywowała i po aktualizacji zobaczymy już zniszczone mokre moczary i pojawi się tam jakaś nowa, ciekawa lokalizacja, czy też po prostu będzie jakiś event, który będziemy razem wspólnie musieli aktywować tam rakietę. To było bardzo ciekawe. Co wy o tym sądzicie, moi drodzy? Napiszcie w komentarzu. Ja wam powiem tak, z ręką na sercu, że na mokre moczary bardzo rzadko latam. Są one przeogromne, a mi się wydaje, że Epic Games mógłby te miejsce jakoś lepiej zagospodarować. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do nowości. Po zalogowaniu się do gierki wchodzimy w zakładkę wiadomości i widzimy, wkrótce bomba cuchnąca po trafieniu eksploduje chmurą gazu, która zadaje stopniowo obrażenia wszystkim w jej obrębie. Jest to naprawdę bardzo ciekawy granat, moi drodzy. Z pewnością, jeżeli od razu wejdzie do rozgrywki, pojawi się odcinek na kanale pokazujący, na jakiej zasadzie działa ten granat. Co prawda z opisu możemy się dowiedzieć, że po eksplozji wybucha chmurą gazu. Pamiętacie, kiedyś w grze były dodane granaty dymne, które wycofali z racji tego, że innym graczom znacznie spadały FPS-y i to było za bardzo OP, ponieważ ci się gierka cięła, a gościu i tak cię na szybko wyjaśnił z pompy. Kto miał lepszy komp, ten po prostu wygrywał. Teraz, moi drodzy, mi się wydaje, że tutaj chmura gazu nie będzie znacznie taka mleczna, jak na przykład w przypadku tych granatów dymnych. Po prostu będzie może jakaś smuga delikatna, zielona. Smród mi się tylko i wyłącznie kojarzy z zielonym kolorem. Z tego, co się dowiedziałem w internecie, wiem, że będzie występował w dwóch rzadkościach. W zielonym i w niebieskim, czyli tym silniejszym. I jest kolejna jeszcze kwestia do poruszenia, czy też będzie zadawał obrażenia nie tylko graczom, ale i budynkom, bo to jest też bardzo ciekawe, bardzo pomogłoby to z pewnością w rozgrywkach, których na przykład jeden na jeden jesteśmy sam na sam z kimś, no i mamy takie granaty cuchnące i możemy po prostu kogoś zadusić we własnej bazie. Co wy o tym sądzicie? Oczywiście napiszcie w komentarzu. To są tylko i wyłącznie moje przemyślenia. A teraz zapraszam na drugą część materiału, w której rozegrałem dosyć ciekawy meczyk. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli macie czas dla Farela, to go obejrzyjcie. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych materiałów. Ja już nie przedłużam, trzymajcie się, hej! Cześć, moi drodzy, witam w drugiej części materiału. Jest dzisiaj ze mną Magic TV, siemano. Siema. I zagramy sobie starcie snajperów, tak? Tak to się nazywa fachowo? Tak, dokładnie tak. Jeszcze nie grałem. Dłoska. Coś tam mi wspominałeś, że jeżeli ktoś zginie, to nie ma możliwości podniesienia go, tak? No niestety nie, więc trzeba uważać. No dobra, zaznaczyłem góreczkę. Mi się wydaje, dobra, że to dobra. Będzie dosyć spoko. Później sobie pociśniemy na zgubne. No, no i tak zrobić. Powiem ci, że tutaj chyba najważniejszą rzeczą jest zdobywanie matców, co nie? Bo jak się nie zabudujesz, no to masz lipę. Jakiś typek leci do nas tej. No skin. No. I nie wiem, gdzie on poleci. Jest pułapka. Na lodziarnie wylądował, czy o co tu chodzi?
Mam sztucera, jeden nabój stary. A on mnie bije. Help me! Mam 40 hapsów! Ty, jakiś gość tutaj jeszcze jest. Widzę. No! 3 HP gościu! Czekaj, czekaj, uciekaj. Uciekam. No tak to go nie znajdę. No dobra. Nie no, ja muszę stary uciekać. Dobra, hapsy mi się już leczą, bo Kevika miałem. Jakieś ammo potrzebuję, bo mnie to bije z tego kill-offa. Dobra, on tańczy. Dobra, i tak nie mam ammo. Lecę. Dobra, widzę Kevy. Okej, dam radę. My też goni, mam 82. Jest za mną daleko, czy nie? Jest za tobą cały czas, nawet się ten. Mnie też goni jeden. Ajajajajaj. No! Nie ma żadnej broni? Dobra, leży. Dobra, aha. dobra, mnie goni dalej. Dawaj, chodź w moim kierunku. Ej. Mam przeładowanego Stucera. Ty wal go z tego. Patrz na to. No, patrzę, dawaj. Ojej. Dobra, nice. Ale zadyma. Mam 2 sztucery, kurde. Jest okej. Okay. Jak przeładowywałem sztucera, wiesz, to wolniej biegłem i on mnie dobijał. No tak. O kurczę, ale musiałem jakoś go pokonać. Ej, dramat, nie? Jak masz jeden nabój w sztucerze od samego początku. Ja niestety nie trafię. Dobra, ja mam aptekę, ja się healuję. Mam 3 sztucery, chcesz jednego? Nie, ja mam 2. To nice. Dobra, podropmy sobie tego kamienia chyba. Dobra, spokojnie. No, dobra. Jak jakieś matce zbiorę pierw, wiesz? Bo to będzie lipa straszna. Znaczy też jest taki minus, bo ten twój ulubiony karabin, nie? No. On się zalicza jako snajper tutaj. A, auk. Ten cały, no. Ja go tam lubię, nie jest zły. Gdzie jest? Ten twój ulubiony, nie ten nowy, tylko ten ulubiony, tamten. Idą. Dobra, przeładujmy sobie to. No co jest? Ojej. Widzę. Ale mi w łeb trafiła, co za... Widzę. Oni to znów skopa jakoś strzelają. Nice. Jedno ammo, stary. Dasz radę, tam pod schodami leżała amunicja. Pod tymi schodami, pisałeś. Prawo. Aha. Tam jest amunicja. Para... Dawaj, wiesz. Nie wiem, jak to nie weszło.
Nie mam pojęcia, jak to nie weszło tamto, nie? Stary, naprawdę. Dobra. Ale zadyma. Dawno się tyle nie naklikałem. Dobra, zobaczymy co dalej. Powiem ci, nie wiem. Nie wiem jak ona ci to wcisnęła, ale ładnie, ładnie. Tutaj jest jedna zasada na sztucera, wiesz? Trzeba sobie jednak przybliżyć. No właśnie, ona mnie tak spod skoku. Tak, trzeba sobie oddalić się i przybliżyć, wiesz? No, też tak mówię. Dobra, zobaczymy jak dalej pójdzie. Tu gdzieś kiewiki były jeszcze. Dobra, jest, nice. A jak ty to wysolujesz, patrz. Jeden na dwóch porobiłeś, to co to dla ciebie? Tylko matsów brakuje, nie? Dobra, idziemy zobaczyć. Gdzieś jakąś górkę zrobię, high grounda i będzie git. Poczekamy do zmniejszenia się strefy. Mam tych naboi po 120, to więc trochę strzelania będzie, tak, nie? To niepotrzebne. No. Nawet połowy nie zużyjesz. Nawet nie wiem gdzie się zbudować. Może tu na górce, co? Co myślisz? No możesz spróbować. Ale ja przewiduję... Jeszcze nie tu będzie strefa? No. No i co? Czas przykampić dupeczkę troszeczkę. Ale czy gdzieś tam będzie na mapie, gdzieś tak, coś takiego. Ja tu się tylko rozglądnę, czy ktoś gdzieś jest, wiesz? Jest drop. Kurczę, iść po niego? Musi... Ja obstawiam karabin, nie? Nie. O matko bosko. To niezły misklik. Ach. Poczuł jak. No, Filip z konopi wyskoczył. Dobra, może tu będzie apteka. Mam aptekę, także trzeba zaraz ją zjeść od razu, bo będzie lipa. Popsułem. O, apteka. Patrz, ma to. Nie, nie, nie bierz tego. Lepiej weź tu cera. Jakby co. Czekaj, aptekę sobie szybko nawinę. Taka jedna to wystarczy. No, 18 osób. O kurde, strefa jest tu. No jest okej. Okay. Dlatego, żem śpiewał. Ty to strategiczny jest. Tam nie ma skrzynek? Nie ma, nie? Dobra. Ale się udało z tą apteką, nie? Stary. Dobra. Matcy jakieś są 300, słabo. Lamę dajcie! Lamę dajcie! Tam, lama daje tylko 200. No wiem, tam. Wiem, się śmieję. No, uwaga! No, jest jumpad i kewiki, więc... Zamiast nade'ów chyba, co? Kewiki, co myślisz? No, 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 czy sztucera no, po prostu no, jednego... Nie! No, zostaw to. Co, spadam stąd, nie? Wracaj do bazy. No jest... Znaczy, baza jest tu. O, goście, na SE. Pod S, widzieliście. Gdzieś? Evacuations stąd. Na szybko. O, jaka lotnia. To chyba do niego taka specjalna. Widzisz ich. Blisko, oni mają... O nie.
Kurczę, ciężko będzie ci, powiem. Dasz radę. O matko, nie to jeszcze. Jakby co, to nie musisz walczyć, możesz czekać do ostatniej. Wiem, do ostatnich, wiem. Ty. Kurczę, ciężko będzie ci, powiem. Ale już topka jest. Ósme miejsce, czy tam dziewiąte. Ta, ale wolę sobie tak zrobić. Mam nadzieję, że tu nie będzie nikogo z lewej. Tu będę się wychylał. Dobra, widzę, tam się leją, patrz, widzisz? Mhm. Dobrze, jest ta legendarka. Patrz, że no, to nie weszło? Bo jak trafisz, to będzie grubo. Uuu, prawie. Trzeba próbować. Gdzie on jest? Ten się leczy tam. Co on robi? No. Widzisz? Oni mają lepsze snajpy, wiesz? Mają tą szybką. To nie snajpa, to karabin. Gość biegnie ciebie. No. Nice. Gdzie on? No chyba się zbudował w tym kwadracie. Czekaj, niech sobie przebiegną. Cwaniaczek, miał lepszą broń, no ale generalnie GG. Szkoda, szkoda, ale spoko. No.